Zginęła druga strona. Proszę bardzo. Marcin Rembalski, Forum dla Polski. Takie pytanie, krótki cytat na wstępie z serwisu www.prezydent.pl. Raport ze spotkania z 21 grudnia 2006 między panią podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, panią Ewą Juńczyk-Ziomecką, a dyplomacją izraelską. Jest to fragment cytat. Spotkanie poświęcone było kilku zagadnieniom, wśród których znajdowało się także stan antysemityzmu w Europie Wschodniej. Izraelscy dyplomaci zaniepokojeni byli wzrostem aktywności agresywnych grup neonazistowskich w Rosji, a także wciąż wysokim poziomem antysemityzmu na terenie Ukrainy, gdzie negatywną rolę odgrywa Międzynarodowa Akademia Kadr w Kijowie. I bardzo proszę o pytanie. Pytanie jest takie, czy przyjmowanie tytułów od takiej instytucji, która generalnie taką opinię dzieli nie tylko w Polsce, a również wśród rządu ukraińskiego, nie jest takim delikatnym faux pas i stawianiem Polski w sytuacji dość niezręcznej? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ na tym tle chciałbym Państwu przedstawić, jak się, że tak powiem, traktuje wybiórczo pewne rzeczy. Otóż rok temu, czy półtora roku temu w polskim parlamencie był pan Borys Tarasiuk, minister spraw zagranicznych Ukrainy, przyjmowany z wielkimi honorami przez wszystkie ugrupowania, te, które tutaj młodzieżówki reprezentują, oczywiście poza Unią Polityki Realnej, bo nie było w parlamencie, ale myślę, że gdyby była, to również przyjmowała, a pan Borys Tarasiuk był wykładowcą tejże uczelni. Ale panie przewodniczący, moje pytanie było, czy nie lepiej było odpuścić te tytuły? Ale chwileczkę, i nikt nie zadał pytania, dlaczego minister spraw zagranicznych takiej uczelni wykłada. Jednym zdaniem. Ta uczelnia kształci 50 tysięcy młodzieży i jeżeli jest 5 książek antysemickich, to myślę, że znajdą się w Polsce mądrzy ludzie, którzy napiszą 10 książek, które będą walczyły z tymi poglądami. Czas palenia książek panowie, i w Europie się skończy. Proszę o kolejne pytanie. Panie pośle, ostatnie pytanie z lewej strony. Zaraz wrócimy do rozmowy. Proszę bardzo. Aleksander Miszalski, Forum dla Polski. Panie pośle, przed chwileczką pan powiedział, że Platforma jest partią populistyczną, Samoobrona oczywiście nie. Cytat z państwa programu ze strony internetowej. Wprowadzimy wcześniejsze emerytury w rejonach najwyższego bezrobocia. Proszę o krótki komentarz do tego. Jak pan sobie to wyobraża i dlaczego państwo w takim razie nie podejmują żadnych działań w tym kierunku? I generalnie od czego to będzie zależało? Czy jak się przemelduje do innego województwa, to będę mógł wcześniej sobie pójść na emeryturę? Tak, to znaczy się i to... to jest super program. To pan wyrwał fragment i nie, to jest jeden z postulatów głównych na pańskiej stronie i... Tak, ale my tak widzimy to za celowe. Tylko myślę, że pan się przecież zna na polityce i wie, że my możemy realizować program na poziomie takim, jaki bierzemy udział w sprawowaniu władzy. No dobrze, my mamy jeszcze niewykonane ustawę o minimum socjalnym, ustawę o minimalnych dochodach, ustawę o pewnych rozwiązaniach gospodarczych, które też preferujemy. Także my wiele rzeczy mamy niewykonane. Kończymy pierwszą rundę. Dziękuję bardzo. Dajcie kończymy, nam, bo tego się nie da. Panowie, moment. Kończymy pierwszą rundę. Pan się przekona, że to zrobimy. Na pewno zagłosuję.